czas nie ma skrupułów. Im jesteśmy starsi, tym bardziej tego doświadczamy. Absolwenci też już na ten temat coś wiedzą. Nie tak dawno widywali się w szkolnej ławie, a teraz przy okazji 70-lecia. Niezliczona ilość uczniów opuściła mury Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Ostródzie. I nie zapowiada się na rychły koniec. Placówka z powodzeniem funkcjonuje od 70 lat. Zacząłem w 1946 roku uczyć się w szkole zawodowej. Było na 33 tej szkoły klasy, tak, no już teraz nie ma, tylko jeden zostałem, tak. Jeszcze 65 lat, jak była dlatego, to jeszcze było trzech, był Krzyczkowiak, był Roszkowski, oni tu byli, umierali. Stałem się ja jakoś jedynak. Kiedy spojrzymy 7 dekad w przeszłość, czas nie wydaje się być aż tak odległy, kiedy próbujemy to zrobić 70 lat do przodu. Przyszłość pisze nieoczekiwane scenariusze, ale w przypadku popularnego Staszica wypada być dobrej myśli. Została założona w 1946 roku, czyli zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Zaczęła działać już jesienią, jednak powołana została dopiero 3 lutego oficjalnie. Kształciła na początku kierunki metalowe, ale później były już kierunki sprzedawcy, krawca i przez lata rozwijając się obecnie kształcimy w kierunkach tak naprawdę bardzo wielu, oferta jest bardzo szeroka. I nadal udaje się utrzymać pierwotny profil kształcenia. Szkoła zawodowa to coś więcej niż sama nauka. To zawód, który dla człowieka ma kluczowe znaczenie. Odpowiada za naszą przyszłość, daje podstawy do wejścia na rynek pracy. Był taki moment w naszej historii szkolnictwa, że straciły nieco na wartości. Teraz powolutku odbudowujemy je, ale myślę, że to dobrze, bo tych fachowców dobrych, którzy sprawują czy pełnią takie zawody, o których mówiłem, jest potrzeba w każdym społeczeństwie i myślę, że to też daje dużą satysfakcję dla tych osób, które te zawody, tymi zawodami się trudnią, bo jak dobry fachowiec, to i odpowiednio dobrze zarabia i jest szanowany w społeczeństwie. Propozycje poszczególnych kierunków ulegają zmianie, co jest naturalne i podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem. Szkoła zawodowa i technikum funkcjonują razem z Centrum Kształcenia Ustawicznego i skutecznie kuszą przyszłych rzemieślników, tak potrzebnych w społeczeństwie.